Targi książki w Krakowie powoli dobiegają końca. Z nami już ostatnia autorka, Joanna Stanek. Widziałam, że ty przybyłaś tutaj z całą swoją rodziną. Powiedz, czy ty starasz się w swoich dzieciach rozpalić miłość do papieru, do książek w takiej tradycyjnej formie? Zdecydowanie tak. U nas w domu jest tak bardzo, bardzo dużo książek, że stale mam wrażenie, dokupujemy nowe regały, bo te książki się nie mieszczą i nie mieszczą i nie mieszczą. Każdy w swoim pokoju ma ogromną bibliotekę, jeszcze mamy wspólną bibliotekę i jeśli na coś naprawdę nie szkoda pieniędzy, to są zdecydowanie książki. A jak to jest z twoimi uczniami, studentami? Też ich zachęcasz, żeby czytali po polsku? Tak, oczywiście uważam, że to jest bardzo potrzebne, żeby czytać książki i żeby starać się czytać w oryginale. Więc jeżeli tylko są takie pozycje, które można im polecić, które są w stanie przeczytać ze względu na ich poziom językowy, to jak najbardziej staram się ich do tego zachęcać. Na szczęście dzięki Ani Stelmach mamy już pozycje, które są dostępne także dla osób na bardzo niskim poziomie, także tak, zdecydowanie warto. Tak, a czyli ty jesteś typowym takim molem książkowym, dużo czytasz i te książki ci towarzyszą na co dzień? Chciałabym, żeby tak było, zawsze tak było, teraz jest trochę mniej czytam ze względu na brak czasu, ale przy moim łóżku mam taką małą biblioteczkę, która stale, tam są książki leżą, które albo jestem w trakcie ich czytania, albo będę czytać za niedługo i ona stale tak rośnie, trochę się zmienia, ale generalnie jestem bardzo ułożona książkami. Tak. Chciałam jeszcze chwilkę porozmawiać o twojej najnowszej pozycji, czyli fonetyce. Skąd w ogóle pomysł na tę książkę? Czy ciebie zawsze interesowały takie aspekty wymowy? Czy to się bardziej urodziło z potrzeby twoich studentów? Jak to było z powstaniem tej książki? Myślę, że to i to, bo i razem z naszym wydawcą mieliśmy świadomość tego, że potrzeba napisania takiej książki do ćwiczenia fonetyki jest realna, rzeczywiście ta potrzeba jest teraz. A poza tym faktycznie dla mnie fonetyka na lekcji jest czymś, co jest bardzo potrzebne i jest ciągle niedoceniane. Ciągle brakuje czasu nauczycielom na to, żeby robić ćwiczenia fonetyczne. Stąd właśnie pojawił się taki pomysł, żeby to były takie ćwiczenia fonetyczne, które z jednej strony pozwalają trenować fonetykę, ale z drugiej strony odnoszą się też do aktualnego tematu lekcji. Dzięki temu nauczyciele nie mają poczucia, że to jest czas stracony, tylko w dalszym ciągu rozwijają słownictwo, to, które jest w tym momencie uczone. Ale twój dorobek to nie tylko fonetyka, ale też podręczniki nauczyciela, wiele materiałów na platformie ePolish. Powiedz, czy ty wolisz tworzyć materiały dla studentów, czy bardziej cię pociągają te opracowania dla nauczycieli? Co ci sprawia większą przyjemność? Możesz wybrać w ogóle? Trudno powiedzieć. Myślę, że jedno i drugie ma swoje zalety. Podoba mi się jedno i drugie z tego powodu, że daje taką dużą dozę do wyobraźni, do podzielenia się swoimi najnowszymi jakimiś inspiracjami. Tak, także jedno i drugie, w jednym i drugim realizuje swoją kreatywność. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę wielu sukcesów i nowych pozycji na twoim koncie. Dziękuję. Poproszę cię jeszcze o wylosowanie zwycięzcy w naszym konkursie. Pytanie konkursowe to dlaczego warto uczyć się języka polskiego? Zwycięzcą jest pani Amelia Droniewska. Dlaczego warto uczyć się języka polskiego? Warto uczyć się języka polskiego, ponieważ jest to nasz ojczysty język, który powinniśmy kształcić oraz potem uczyć go innych. Brawo! I do wygrania oczywiście fonetyka, więc kontaktujemy się z panią Amelią. Gratuluję.